Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z piątego sezonu Minecrafta na moda SMP Safe Mod. Dzisiaj spróbujemy uruchomić wreszcie ten nieszczęsny, tak, zderzacz hadronów. Niestety sporo z tym jest problemów, ale zaraz spróbujemy jakoś z tym zaradzić. Bawiłem się na świecie testowym, więc chyba będę wiedział już o co chodzi. Pozdrawiam oczywiście standardowo. Salutki czat, tak, tam z góry widzicie właśnie moje testy na świecie testowym. Jak mówiłem, tutaj nie mam opa, więc tutaj nie mogłem nic innego zrobić. Okej, teraz tylko polecę jeszcze po itemki. I zajmiemy się już robotą. Zamówiłem dosyć sporo elektromagnetów. Zobaczymy, czy one w ogóle przyszły. Tak, jest, są już one. Jednakże też nie jest ta ilość, co chciałem. Jest ich pewnie więcej w produkcji. Aha, nie ma wełny. I tu będzie problem. Ale stringi chyba, ich jest dosyć dużo. Więc wełnę ze stringów możesz też robić, mości panie. Dlatego też może wyciągnę tą receptę, która leciała na podstawie... Kotor, tak, tych właśnie dziwacznych rzeczy. I teraz wszystko poleci bardzo ładnie do przodu. Okej, to jeszcze troszeczkę przyspieszyłem sobie grę, czyli włączyłem wszystkie zbędne aplikacje, co tylko miałem gdzieś tam w tle poruchamiane. Teraz w takim razie, a jakąś zwiechę dziwną dostałem. Okej, teraz spróbujmy polecieć do naszego zderzacza hadronu. Zobaczycie, ile tam już od cholery energii on nas zbierał, a naprawdę nic on nie zrobił, dosłownie nic. Tak. Widziałem, że w tamtej wersji wszędzie wokoło jest murek na 3 z tej strony. Może to jest z tego powodu, widzicie? Patrzcie, ile tu mamy just. Po prostu jakiś to jest szok. Dobra, wiem, że pewnie jak to wszystko teraz będę chciał zabudowywać, to coś mi się spsuje. I oczywiście standardowo coś będzie musiało pójść nie tak. Zresztą to jest chyba już norma. Z drugiej strony może... prąd, który ja dostarczam, jest zbyt niski. I też jeszcze będę próbował może coś... w ten desen zrobić, ale czekajcie, może pierwszy właśnie zanim pociągniemy tutaj to wszystko wokoło, pobawimy się po tym, z tym prądem. Jak widzicie, nie mogę uzyskać więcej niż 84. To jest maks, ile osiągam i on się cofa od razu. Więc spróbujmy. Jeden taki Elite Ultimate baterii, czyli najlepsza bateria, jaka tylko jest, podłączyć troszeczkę bliżej. Więc spróbujmy. Cube. Nie mamy żadnego. Dobra, więc w takim razie musimy znowu go skraftić. Crafting, tak, jest troszeczkę męczący. Wow, nie mam tego? Seriously? No nie przesadzajcie. Tego powinno mieć dosyć sporo w układzie, ale dobra. Teraz już mamy tego sporo, więc problemu nie będzie. Basic, Advance. Dalej mamy Elite. Nie mamy Control. Cyrku, dobra, więc je wykonamy. Tu jest prosty crafting, więc problemu nie będzie. Powinien się wykonać automatycznie, jak sami widzicie. Tak się właśnie stało. I Ultimate, czyli najlepszy. Tutaj nam standardowo brakuje Atomic Core. Tego za każdym razem, szczerze mówiąc, jak próbuję to wykonać, brakuje, bo ja go wykonuję tylko tyle, ile w tej chwili potrzebuję. Tak, pozdrawiam wszystkich, którzy doszli aktualnie teraz tutaj do nas na czat. Dobra, trzeba coś wszamać oczywiście tych jabłuszek. Dzisiaj odcinek będzie chyba bez cięć takich większych, gdyż naprawdę chcę się zająć tym zderzaczem hadronów. Jeśli któryś z was znalazł powód, dlaczego to nie chodzi, to napiszcie mi, jak szczerze mówiąc, bo jestem bardzo ciekaw. Jest wszystko wokoło, nie ma żadnej dziury, wszystko działa poprawnie, tylko nie ma klocków tutaj z dołu i z góry. Podejrzewam, że to jest to, więc jeśli to jest powodem tego właśnie problemu mojego, to nie musicie mi tego pisać, bo zaraz tu właśnie naprawię. Ale informuję was, że no ja to podejrzewam, a co to będzie, to się okaże. Kurczaczki, jeszcze siekiera by się przydała, bo bez niej tego nie potniemy wszystkiego, a kurczę, naprawdę trzeba. Siekierkę weźmiemy, taunkraftową? Nie, zwykła, żelazna, nam spokojnie wystarczy. Tak, dalej, Atomic Science, to jest modyfikacja, której nigdy naprawdę nie ruszałem w swoich seriach, dlatego też... naprawdę warto jest ją poruszyć wreszcie. Tym bardziej, że jak sami widzicie, no dużo tutaj mamy już rzeczy zrobionych. Dlatego też w te ostatnie odcinki, już do końca tego sezonu, tak, zbliżamy się do końca sezonu, bo bawimy się tymi modami, którymi ja się przeważnie nigdy nie bawiłem. Dlatego też warto właśnie je teraz poruszyć. Dobra. Skoro i tak czy siak to się nam wyłączyło cały układ, więc zmarnowałem całą energię, którą tam miałem zgromadzoną. Ach, tak, safe, kurczę, ty marnotrawisz całą energię, nie wiadomo po co, tak.
Dobra, więc może pójdę poziomem niżej? Czy tak będę iść z boku, będę tak to niszczył? Kurczę, wiecie, chcę znaleźć jakiś sposób, żeby to w miarę szybko było można zbudować. Myślę tak samo, żeby pójść w ten sposób, czyli pójść razem z tym i po prostu niszczyć jedno i drugie i pójdzie po prostu to wszystko zabuduje jeszcze raz. Tak, właśnie, nie wiem tylko jak, czy to nie będzie problemu, że jedna będzie ścianka taka normalna, druga ścianka będzie przez czegoś innego itp. itd. Czy to nie będzie sprawiało problemu temu mechanizmowi? No zobaczymy zresztą jak to wyjdzie nam. Na razie ten układ mi strasznie tutaj wiele sprawia problemów. Czemu tu jest dziura? Czyżby w tym miejscu się zakończył ten układ i on wybuchnął? Wiecie co, nie wiem czy to się teraz wybuchło. Wydaje mi się, że w poprzednim odcinku było wszystko w porządku. A wiecie dlaczego tak sądzę? Bo byście dali mi znać. Tak, wychodzę z założenia, że gdyby coś było nie tak w tej budowie przedtem, ja tyle tutaj latałem wokoło, że wszystko jest w porządku, a Koki z tego co mi mówiła, to nie psuła już nic po wyjściu. Dlatego też, zresztą nawet nie mogła popsuć, bo zbyt dużo tam było procent na rozruszeniu, prawda? No to zobaczymy. Kurczę, slajmie, spadają mi stąd. Co to ma dać? Jeszcze, sio, powiedziałem coś. Leżeć, waruj. Dobra. Kopiemy dalej, w takim razie tak, trzeba to wszystko teraz przekopać. Ja cię, przecież to jest taki wielgachny teren. Czemu ja od razu nie zrobiłem? Tak, safe oczywiście wymyślił, że kurczę, ja sobie zrobię wersję optymalną, taką malutką. Tylko i wyłącznie boczki sobie zrobię. No po co mi jest cała reszta, cała otoczka? Po co jest zrobić tak, jak pokazuje zresztą Wiki? Tak, Wiki pokazuje, znaczy może nie pokazuje w ten sposób, ale jeśli weźmiemy ten przedmiot z kreatywa, on pokazuje, że po bokach wszystkich powinien być elektromagnet. Ale nie, ja oczywiście musiałem zrobić po swojemu. Chociaż wiecie, pewnie tutaj problem wynikł troszeczkę z czegoś innego, niekoniecznie pewnie z tego. Zresztą, niedługo się przekonamy, prawda? Bo jak to wszystko zamontuję, to będzie wtedy wszystko już jasne, co dokładnie było powodem tej naszej usterki. Bo teraz tak, bym jednak rozwalił po całości to szkło i postawiłbym z obu, znaczy tak jak to powinno wyglądać na poziomie creative, czyli wszędzie bloki te, po całości, żeby one te poszły. Tak, kurczę, tutaj będzie troszeczkę tej budowy. No ale cóż. Dobra, wbijmy się tutaj na dół. Teraz by nam troszeczkę to prościej szło, bo z tego poziomu, jak sami widzicie, wszystko idzie nam o wiele szybciej. Tak, pytacie mnie bardzo często, wykorzystam aktualnie ten czas na kilka odpowiedzi. Pytacie mnie bardzo często o sezon szósty, który lada, może nie dzień, może tydzień, dwa tygodnie, trzy, już się pokaże u mnie, na jakiej będzie patce. I tymi pytaniami mnie po prostu tutaj gnębicie cały czas, zadając je monotonnie w kółko cały czas. Tak, to ja wam odpowiem już na to pytanie. Otóż sezon szósty prawdopodobnie będzie rozpoczęty i teraz was pewnie zadziwię. Na jednej z trzech paczek. Feed the Beast, DNS albo Solitary Craft. Aktualnie bardziej skłaniam się ku Feed the Beastowi, oczywiście w wersji zmodyfikowanej, czyli sam bym usunął kilka modów bym sam dodał, z czego wy byście dostali rozpiskę, jakie mody z jakiej paczki usunąłem bądź dodałem. I w ten sposób prawdopodobnie to zrobimy. Czemu mówię, że to będzie prawdopodobnie Feed the Beast? Gdyż on ma bardzo przyjazny launcher. Niestety DNS takowego nie ma. Ja już wiem, że to jest wersja 1.6.2 i tam mi mówicie, że ta wersja i tak jest obsługiwana w pełni. Feed the Beast nawet nie wiem, czy to wersja już obsługuje, bo ja się nie patrzyłem. Ale ogólnie bardzo ciekawe paczki zawsze Feed the Beast tworzył. I temu właśnie mówię, że to będzie prawdopodobnie Feed the Beast. Tu by mi się przydało szkło. Jednakże mówię, jeszcze się skupiam na Solitary Craft, bo ogólnie mam jakiś sentyment do tej paczki. Jest ona dosyć ciekawa, wam powiem, znaczy do paczki. Do ogólnie twórca jest bardzo przyjemną osobą. Miałem przyjemność z nim rozmawiać kilka razy. I naprawdę stara się on, żeby te paczki faktycznie były dobrze wykonane.
Dlatego też jeszcze właśnie myślę o Solitary Craft, czyli wrócić do współpracy z nim, znowu bym utworzył mój własny profil tam i byście mogli ściągnąć wprost dokładnie tą paczkę, którą ja używam. Niestety, ale w FeedTheBeast'cie, jak i DNS-ie, takiej możliwości by nie było, bo nie mam kontaktu z twórcami FeedTheBeast. Tak samo, kurczę, wątpię, żebym jakoś tam udało mi się jakoś tam współpracę z nimi zawrzeć. Dobra. Jedną stronę mamy już z głowy i teraz tak o, czy dalej będę wam tutaj gadał i budował drugą stronę? Wiecie co, chyba to przyspieszę, czyli drugą stronę już zbuduję w pełni samemu, czyli spotkamy się jak już tutaj w pełni będzie, kurczę, w pełni, tak, safe, kurczę, ty ciągle tylko o jednym, w kółko macie ja, ajojku, zem zleciał, co to ma znaczyć, ludziska. Dobra, więc spotkamy się jak już wybuduję jeszcze drugą stronę naszego zderzacza hadronów. Dobra, zderzacz jest już gotowy wokoło. Jeszcze oczywiście pozdrawiam standardowo jeszcze raz calutki czat tutaj doszedł w międzyczasie. Dobra, więc teraz tak o, jest on zbudowany teoretycznie już poprawnie. Teraz spróbujmy go podpiąć. Jednakże tak o, chcę dać mu indywidualnie cube'a idealnie skierowanego w jego kierunku. Czyli teraz on będzie dawał jemu konkretnie najwyższą energię, jaką tylko się da. Kurczę, jak się teraz ja się do niego dostanę. Kurde, nie. Jednak, kurczę, standardowo to załatwimy. Z tego wynika. Dobra. Więc podepniemy go w ten sposób. Ma już energię. Teraz trzeba go włączyć. I teraz sprawdzimy, czy on zadziała nam. Klik. Dobra, znowu kolejna zabawka poleciała w kosmos. Nie wiem, czy nie mam głosu, czy po prostu tylko u mnie. Dobra, to chyba tylko u mnie było. Zobaczymy, czy to nie zniknie. Przecież nam to po prostu wyparowało nagle, nieistotnie zowąd. Leciało i znikło. Na świecie testowym to działało cały czas. Tutaj znowu widzicie, wyparowało mi. I dalej tego nie widzę, ale dostałem jakiś efekt. Tych okolicach. Kurczę, weźcie to, zrozumcie. Dostałem efekt, nieistotny zawąd, czyli coś się musiało wydarzyć w tamtym miejscu. Od razu mówię, zderz hadronów jest troszeczkę mniej, jest większy troszeczkę niż to, co jest założone. Ale dobra, zobaczymy. Czy przebije tą magiczną granicę 84? Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to będę musiał go zmniejszyć, co jest, kurczę, bez sensu całkowicie. Było mówione, że kurczaczki nie ma znaczenia tutaj wielkość, byle żeby minimum miało to 30. To jest minimum jako oznaczenie. Więc zobaczymy zresztą, czy to nam się uda. Tutaj powinniśmy cokolwiek antimater teraz już zebrać, bo chciałbym jeszcze zbudować coś, co też mi polecaliście, czyli Science Machine, Science Atomic i to jest to. Fulmination generator. Jednakże jak wiecie, żeby to zbudować, potrzebujemy antimater. Bez tego nie dam rady w ogóle ruszyć. Dlatego też musimy to wreszcie uzbierać. Ach, to mnie po prostu tak irytuje teraz. Tam jeszcze mówiliście mi też, żebym mógł diaksy zrzucić. Chociaż kurczę, nie wiem, czy diaksy w ogóle coś tutaj dadzą, ale dla świętego spokoju mojego i waszego zarazem wrzucę diaksy. Więc jeśli nie przebijemy tej magicznej granicy 84, to wtedy wrzucę diamenciaki. Hejka, hejka. Tutaj i zobaczymy, czy wtedy dzięki nim coś tutaj zadziała nam. Druga sprawa, to może kabel jest zły. Czyli ten kabel może tutaj się średnio nadaje do tego zastosowania. I też udałoby się dobić jeszcze lepszy kabel. Wire. No nie wiem, czy ten lepszy w ogóle da się wykonać. To jest ten kabel. Lead przerobiony. Do, to się da. To wire electrium. Fucking shit. No dobra, ale to się da wykonać, więc w razie czego, jak to nam nie zadziała, to spróbujemy w tamten sposób. I teraz taka magiczna granica też, jak widzicie, jest nie do przebicia. Znowu się na nie blokuje i zielonego nie mam pojęcia dlaczego. Zmienimy teraz na diaksy. Nie wiem, włączmy. Naprawdę, nie mam pomysłu. Już naprawdę zaczynam się tutaj plątać. Nie wiem, dlaczego ten układ mnie nie lubi. Jeszcze spróbuję, w razie czego... A czekaj, może nawet przy włączonym takim systemie... Partitional, on się chyba to się nazywa. Aj, muszę jednak wrócić tutaj.
Więc dobra. Tutaj przyjdziemy. Partitionek. I mam jeszcze jeden taki item. Może wyślijmy mu kolegę. Nie wiem, czy to w ogóle jest rozsądne. To chcę zrobić. O, kręci się. Ja go widzę teraz. Czekajcie. Czyżby diaksy faktycznie miały jakąś magiczną moc? Ja widzę, że on się kręci. Widziałem, że się kręcił. Tak, widziałem, że się kręcił. Już go nie widzę. Cholera jasna. Jest to irytujące, wam powiem. Niestety, ale jak widzicie, również się zablokowało, więc spróbujmy w inny desen. Otwórzmy tą stronę. Połóżmy tutaj jeszcze jeden. Podepnijmy go do prądu. Tego samego, tutaj nie ma to większego znaczenia teraz, w tej chwili. I uruchomimy teraz w drugą stronę. Spróbujemy to puścić. Ja jak to puszczałem w tamtym świecie testowym, puszczałem w tym kierunku. No i dobra. Dajmy mu chwileczkę w takim razie, a my wykonamy urządzenie do stworzenia lepszych, do stworzenia lepszego kabla. Jak to się nazywało? Tu i tutaj. Wire mill. Nie wiem, czy to mamy, ale chyba nie. Wire. Kurczę, na pewno tu nie posiadamy. To jest to. Tak, wielkie braki. Brązu nie mamy w ogóle. Dobra, wykonajmy brązowy w ten sposób. Kurczę, na jaką łatwiznę zaczynam iść. Dobra, motorki też nie mamy. Zamówimy w takim razie. Motor. 20 sztuk. W takim razie niech one tutaj się z krawcą. My je w razie będziemy tutaj zbierali. I kolejna rzecz, której jeszcze nie posiadamy, to jest to pośrodku. Draft plate. Crafting dosyć prosty, wykonamy tego więcej w razie czego. Wrzućmy wszystko do układu i zamówmy sobie naszą maszynę. Ona potrzebuje prąd standardowo, więc podepnijmy ją. Gdzie? Gdzie ją podepniemy teraz? Oto jest pytanie. Pójdziemy do tego budynku. Czy tam, gdzie są wszystkie maszyny z tej modyfikacji? Jednakże ona wyląduje chyba na górze. Ale mnie Lagozaurus złapał teraz. Dobra. Tutaj? Tylko to rozwalę. Dobra, i tu tą maszynę podepniemy. I ona potrzebuje elektrium. Zobaczymy, czy nie ma znaczenia modyfikacja dla niej. Oby. Bo inaczej będzie problem mały. Zamówimy teraz tego większą sztukę. Zobaczymy, jak szybko to się wykonywuje. Nawet fajnie wam powiem. 64, czyli tyle, ile on chciał. Wkładamy tutaj. Nie akceptuje energii. Czekajcie, jeszcze raz. Zamontujemy go jednak na przodzie i chyba od tyłu on potrzebuje energii. Tu energia jest już podpięta. Czyżby jednak rodzaj sztabek miał dla ciebie znaczenie, rozumiem, tak? Dobra, leksikon, gdzie mam mój? Zamieńmy te sztabki na te, które on potrzebuje. No, dobra, jest. I tutaj zamieniamy nie to, chyba te to były. I zobaczymy, czy teraz to zatrybi. Tak, working, czyli działa, więc bardzo fajnie. Co jeszcze potrzebowaliśmy do tych kabli w takim razie? Standardowo izolację, insul, to mamy akurat tego dosyć sporo. Insulation, tak. Pracujesz i fajnie, ale gdzie są itemki? Skąd ty bierzesz prąd? Aha, prąd ci podpiąłem. Tylko czy tam jest tyle prądu, żeby wystarczyło ci do pracy? Wiecie co? Zrobimy to chyba w inny sposób. Zabierzemy tą maszynę i postawimy koło naszego reaktora. Ja muszę stąd uciec, bo tutaj mam zbyt dużo lagi w tym terenie. Wiem, już niestety zaczynają się problemy tutaj u mnie. Czyli już mój komputer zaczyna nie wyrabiać tej paczki. I tego serwera zarazem. Więc to tak samo przybliża nas coraz to bardziej do kolejnego sezonu. Bo no niestety na lagach się grać nie da za bardzo. Dlatego teraz pokazuję wam maszyny dalej oddalone od naszego miejsca. No między innymi temu, żeby nie wybuchły. Ale też temu właśnie, żeby nie było żadnych większych problemów. Dobra, to się już zablokowało. A pójdźmy jeszcze jeden. Co tam się stanie? Ruszyły w dwóch różnych kierunkach.
Raz zobaczymy. Czekaj, się zderzą? I oto jest pytanie. Nie. Nie reagują na siebie chyba. Co to za wybuch? Coś, oba wybuchają. Dziura gdzieś jest? Tu jest w porządku. Tu jest w porządku i tutaj też się wydaje, że wszystko jest ok. Więc kłócą się, że są dwa koło siebie, tak? Jednak nie chcecie rywalizować ze sobą. No dobra, więc tylko jeden może być uruchomiony naraz. Szkoda troszeczkę. I tak nie rozumie za bardzo, o co chcemy od niego. No i co, już się uspokoiłeś? On chyba nie chce w ogóle tej maszyny z boku widzieć. No dobra, w takim razie zbierzmy go całkowicie. To rozwalamy siekierką. Przydałoby się zabrać jeszcze nasze itemy. No itemki, proszę do mnie. Nie chciałbym was stracić. Aha, mam pełne EQ, no dobra. Też da się zrozumieć. Więc to zbierzmy. Jak mówiłem, spróbujmy tutaj pokombinować troszeczkę jeszcze z prądem. To znaczy, rozwalamy te wszystkie kable tutaj po całej długości i od tamtej naszej bateryjki poprowadzimy kabel, który na pewno przepuści nam tyle prądu, ile my potrzebujemy. Podejrzewam, że może prądu jest za mało i dlatego tutaj są te problemy. No ale to musimy zweryfikować jeszcze. Tutaj razu tamten układ stracił prąd. Ale cóż, będziecie musieli sobie bez prądu poradzić. Chyba wam, że prąd wam przepuszczę zaraz gdzieś indziej. Dobra. To podmontujmy jeszcze tylko, żeby to nam się wykonało. Jak widzicie, już prądu jest o wiele więcej, więc teraz będziemy mogli sobie tutaj normalnie pracować. Wytworzy nam za chwilkę kable i podepniemy je do naszego układu. Dobra, moi drodzy, czekałem tutaj, nie powiem ile czasu to się wykonywało, po prostu jakaś paranoja. Okej, teraz... I teraz jest szkopuł. Jak to się łączy? Nie to... Wiecie co? Teraz po prostu zgłupiałem wręcz. Nie wiem, który ja wykonywałem. Ej no, faktycznie zgłupiałem. Chciałem wykonać ten najlepszy. Jednakże nie wiem czemu... Czyli mamy ten. Super kondakty właśnie chciałem wykonać. Dobra, pójdźmy w tą stronę, czyli podpowiedzmy sobie, teraz w drugą stronę sobie podpowiedzmy, jak to zrobić. No i zobaczymy, bo naprawdę, jesteś świetnie przekonany, że pod super kontaktem się patrzyłem. A, tu mam wire wpisane. Dobra, lead potrzebuję, okej. Okay. Już się przeraziłem, że... że coś skopałem całkowicie, dobra. Więc nieważne, mniejsza z tym. Lead. Mam coś? Mam lead. Okej, dobra, więc jesteśmy w domcie już. To połączmy razem i mamy super kondaktor, czyli najlepsze kable, jakie tylko są dostępne. I teraz spróbujmy je podłączyć. Miejmy nadzieję, że tym razem to się nam uda i wreszcie wyprodukujemy nasz pierwszy umater, bo no tej drugiej maszyny pewnie nie zdążymy zrobić, ale kurczę, jeśli teraz umater nam nie wyjdzie, to przepraszam was, ale chyba sobie będę musiał go szczitować, tak. Bo niestety nie mam już pomysłu za bardzo, jak go osiągnąć w inny sposób. Ale dobra, dajemy mu jeszcze jedną szansę. W międzyczasie tutaj zrobię obwódkę tego całego układu również w ten sam sposób, czyli te wszystkie bloki wokoło rozwalimy, tu zrobimy podbitkę i też całość tutaj obłożymy, bo może też to jest powodem tych problemów oraz brak prądu, jeśli tam zadziała, to tutaj też zmienimy prąd na troszeczkę większy, tak. Nagrywam dalej. Tak, długa przerwa była, dlatego wszyscy tak zdębieli, o co kaman. Przepraszam was oczywiście za to, tych, którzy są tutaj ze mną na czacie. Znaczy ze mną, kurczę, czyli którzy się patrzą na moją grę, tak.
Przepraszam was, ale po prostu tak długo to się wykonywało, że po prostu poszedłem z komputera. Tak, najprościej mówiąc, po prostu nie czekałem już, jak to się wykona. Po prostu poszedłem i oglądałem sobie TV. Ha, 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 tak jest to chamski. Chamski safe mode jest tam. Dobra, tutaj to obłóżmy wszystko. Jeszcze jeden poziom wyżej. Okej, okay. I jeszcze jedna strona. I pójdziemy zaraz zobaczyć, czy coś tam... Aj, czekajcie, bo później zapomniałbym tego postawić i bym się martwił, o co kaman, że to coś nam nie działa. Okej, okay, teraz tutaj wzdłuż i teraz te połóż. Mamy jeszcze chyba ich dosyć dużo. Dobra, są. Już się bałem, że też ich zabraknie mi, a to nie byłoby zbyt przyjemne, wam powiem. Okej, okay, to już jest położone, więc zaraz to potestujemy też. Papa, tak, papa, zrymamy się ze wszystkimi. Dobra, 77%, więc teraz zobaczymy, czy przebijemy tą magiczną granicę 84%, bo może to wynikało z braku prądu. I uwaga, uwaga, chwila prawdy przed nami. Dobra, lecimy do przodu, więc jest ok. Powoli, 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 ale przebijamy tą naszą magiczną granicę. Już tak używa tyle aktualnie. Mówię, może napięcie było złe, może cokolwiek było złe i temu nam to nie działało. Mam taką wielką nadzieję, uwierzcie mi. Dobra, tutaj gdzieś pod spodem idzie nasz kabel. Go bym w międzyczasie zaczął zbierać i podepnę go, i podepnę tutaj ten zwykły, znaczy zwykły, ten super conductive tutaj podepniemy. Tylko czekajcie, mam tego kabla dużo? Mam dużo, okej. Okay. Więc tutaj przejdźmy dołem. I teraz tutaj pójdziemy. Ok. I ten calutki kabel po całej długości trzeba zebrać i zastąpić go tym naszym nowym. Więc tutaj teraz do góry. Od razu tutaj połóżmy ten kabel, żebym wiedział, gdzie on ma być podpięty. I lecimy dalej. Kurczę, wydaje mi się, że ten... Ta ilość kabla nam nie wystarczy na całość. Tak. Będę miał braki. A tamto się wykonało tak długo, że mi się nie będzie chciało czekać na jeszcze jeden, więc podłączymy najwyżej tylko jeden albo dwa. Więc spróbujmy teraz to podpiąć, zobaczymy, ile kabla nam zostanie po tej całej akcji. I dopiero wtedy podepniemy kolejny, jeśli będzie w ogóle taka szansa. Tutaj jest ten, jest już podpięty. Okej, okay. Zostało nam 10 zaledwie, więc zobaczmy, kogo podepniemy za dyszkę. Muszą nam dwa zostać, to też tam musi zostać, więc podepniemy tego w tą stronę w takim razie. Cześć kurczaku, kurczak, co tam będziemy słuchać? Panie kurczaczku, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, gin. Dobra, to podepniemy. Mówiłem, mamy dychę, teraz zobaczymy, czy zostaną nam dwie sztuki. Tu i tutaj. Okej, okay. Będzie w porządku. Teraz to podepniemy z powrotem i też się nam zgadza. Sprawdźmy, czy coś się tutaj zmieniło. Niestety ciągle to samo. I teraz pytanie do was. Czy ktoś z was przyuważył, co tutaj mogę zrobić, znaczy mogłem zrobić źle? Bo uwierzcie mi, ja już nie mam pomysłów. Już testowałem to wiele razy. Na testowym bez problemu wszystko działa, jednakże tam weźcie pod uwagę, że tego samemu się nie buduje. To buduje nam automat i on to po prostu postawi pszczęk raz i już jest, i już stoi sobie. Tylko, że tam jest troszeczkę inna struktura. Otóż na dole... Cześć, Creeperku. Cześć, Creeperku. Okej, okay. Tam jest troszeczkę inna struktura. Otóż na dole jest jeszcze szkło. Ale ja już was nie będę tym męczył. Ja to szkło sobie dołożę tutaj. I wtedy sprawdzę. Ale ciągle to zero tutaj na dole mnie po prostu irytuje. Nie mam pomysłu wręcz, dlaczego to zero tam jest. Już tutaj próbowałem tyle razy z każdą dosłownie rzeczą, co tutaj wrzucam. I tak czy siak to się nie chce zrobić. I to jest kurczę wkurzające, weźcie mi. To jest naprawdę wkurzające. Bo chcemy to zrobić, chcę, żeby to wszystko działało poprawnie. Próbuję, staram się, a tutaj oczywiście lipa, jak zawsze zresztą, żeby się to nie udało. Dobra, ale w tym miejscu skończymy ten odcinek. Czekam na wasze propozycje, co tutaj można zmienić. Ja, jeśli nie dostanę żadnych od was sensownych propozycji, zmniejszę cały ten...
zderzacz hadronów do 30 na 30, czyli idealnie taki sam wymiar, jaki jest na Creative. Jeśli to również nie pomoże, to postawię go po prostu tutaj w typie kreatywnym. I tak to się najwyżej skończy, bo naprawdę już szkoda mi jest czasu na ciągłą zabawę z tym, z tą oto zabaweczką. Tak, ale przynajmniej jeśli to opanujemy, to w kolejnych seriach będziemy mogli to wykorzystać, jeśli w ogóle będzie sens z tego korzystać. To dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych, polećcie znajomym, łapki w górę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. To pa pa wszystkim!